Siema moi drodzy. Moi drodzy, no niedziela. Ja gdzieś tam na jednym z tych nagrań promocyjnych tego środka mówiłem, ja z tym środkiem się nie rozstaję. No trening trzeba będzie zrobić, ale zanim moi drodzy zrobię trening, chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w tej chwili na tym weekendzie, prawda? Jak niektórzy wiedzą, w sobotę odwiedził mnie Mariusz Grodkowski, multimedalista, mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw świata, rekordzista świata i tak dalej. Takiego tytułów można by gdzieś tam naprawdę wymieniać i wymieniać. Później Arkadiusz Staszewski, chłopak, z którym często współpracuję i konsultuję swoje treningi, trener z klubu Wiking Starkowice, który serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście młody kierownik zamieszania w Starachowicach, Hubert, którego też pozdrawiam. Młody, perspektywiczny zawodnik, który już w tej chwili osiąga dość fajne sukcesy zarówno na arenie tutaj krajowej, jak i już chyba międzynarodowej, ile dobrze pamiętam. Moi drodzy, ale do setna. Będzie troszeczkę materiału, parę serii, które tutaj Mariusz u mnie zrobił. I powiem wam, że generalnie Mariusz chyba zadowolony z treningu. I ten trening naprawdę poszedł fajnie. Z tego, co tutaj widziałem i poniekąd troszeczkę też tutaj pomagałem. Także to, co było, wrzucę wam i sobie będziecie mogli zobaczyć. Mów kiedy. Usta ładnie. Hopa. Dawaj. Trzymasz. Łokcie. Pewnie obrzucasz. Tempo. Dawaj, dawaj. Góra. No co, dawaj. Kończ. Dobrze, dobrze. Ale teraz koniec. Ale dajmy ich jedną wyżej. Dziurę. Teraz koniec, trzyma. No. Teraz było dobrze. Ale jak ty idziesz do góry. Sobie zapamiętaj, jak masz koszulkę ustawioną, bo to było dobre. No, nie było problemu, żeby dajmy do góry jedno, bo było to dobre. On się wykręca i on nie może tego dobrze zrobić. A ty do czegoś teraz szykujesz? Co? Do czegoś szykujesz? Do mistrzostw Europy. Do mistrzostw Europy. Mariusz Grodkowski i jego przygotowania do mistrzostw Europy. W Larylandzie cię trenuje. Pod okiem najlepszego trenera, moim zdaniem, w Polsce. O, jak się śmieje, To ten grubszy, nie ten chudszy. O, właśnie. Zaraz się nie odwróci. Pewnie się boi, że wikiem, że ten. Na wakacje jestem. Dawaj, do góry. Trzymaj szeroko łokcie. Mów kiedy. Hopa. Tak. Wywlokuj. Ściągnij łopatki, bo ci wyjął do góry. Trzymasz. Tempo. Pewnie schodzisz. Góra. No co, dawaj. Kończysz. Dobra. No. Już teraz lepiej. Tylko, że wiesz co, jak się tak nie ułożę, nie mogę tak, nie mogę mostka ułożyć. Ja wiem, ale, wiesz, ale druga sama, toż lepiej się układasz, tutaj masz na rękach. Ale znowu wiesz, ale co ci wyjmuje, no to znowu musisz... Kołnierz miałeś teraz, no. Słyszysz? Kołnierz teraz miałeś tu, a nie tu. Ale też druga sama też, wiesz... To daj mi niżej jedno. Nie, dobrze. Wiesz... Nie, to musi być tak. Musi. Tak, zostać. 225? 5. No. Czyli łapkę, to musimy... Ustaw ręce. No. Ładnie obryć. Dawaj szeroko. Nie ucieka na dół, ta koszulka? No już poszedł. Nie poszło. No, mów kiedy. 3, 4. Hoppa. Pozycję, ściągnij łopatkę. Trzymasz. Dużo powietrza. Miej na brzuch, tempo. Co idziesz, dawaj. Tricepsa troszkę brak. Jest to przełom. Skręciło go, no. Ale koszulka leci. Leci. Od razu? Nie możesz chodzić tymi nogami na dalej. Kurwa, się inaczej nie ułoży. No to trzeba wytrenować, no bo inaczej trzeba koszulkę zmienić. Co? A teraz co chciałem powiedzieć jeszcze na sam koniec. Moi drodzy, bardzo miło było mi słyszeć tyle komplementów na temat tego miejsca, zarówno z ust Mariusza Grodkowskiego, oczywiście Arka, Huberta, oczywiście Wiking zawsze zostanie Wikingiem, wiemy, o co chodzi. No co mam powiedzieć, no duma rozpiera, no. Miejsce, które gdzieś tam zrobiłem dla siebie, prywatną siłownię.
No, jest to miejsce takie, które nie tylko zaspokaja moje oczekiwania, ale i także oczekiwania chłopaków, którzy mnie tutaj odwiedzają, a ja już tutaj z góry zapowiadam, że jeszcze nie jeden wybitny sportowiec mnie gdzieś tutaj odwiedzi i na pewno będziemy gdzieś to tu dokumentować i na pewno gdzieś tam, może teraz będzie to bardziej robione na zasadzie, żeby oni sami wypowiedzieli się na temat mojego Larlandu, co na ten temat myślą, żebyście mieli taką namacalną odpowiedź. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu mnie gdzieś tam odwiedzić. Bombarduję się środkiem, bo za chwilę ja będę robił trening, wy pewnie chcecie zaraz spać, a ja będę robił trening. Ale wracając do tematu, moi drodzy, naprawdę, duma rozpiera. Słysząc tyle pozytywnych słów na temat tego miejsca, jak i wszyscy zwracają uwagę, którą ja teraz też zwrócę, na tą konkretną rzecz, na czystość tego miejsca. No ale za to niestety tutaj nie ja jestem odpowiedzialny, tylko Krystian, któremu bardzo za to dziękuję, tak? Jak, tu ma być, jak powiedziałem, stara szkoła, ale miło jest popatrzeć, jak wchodzimy do starej szkoły, do starej siłowni, według mojego tam wyobrażenia i mniemania, i jeszcze jest czysto. I naprawdę można potraktować w mega komfortowych warunkach. Pozdrawiam Was, siła i honor, a niedługo u mnie w Larlandzie kolejny wielki sportowiec, ale wydaje mi się, że to nie będzie płeć męska. Nie mówimy, niech przyjedzie, niech się pokaże, niech zrobi trening, a wy sami ocenicie. Gosiu, niedługo się widzimy.